Cześć moi drodzy, jesteśmy dzisiaj w miejscowości Pozuelo de Alarcón, czyli w mieście, w którym dorastała i żyła na co dzień Diana Kerr. Zobaczymy dwa miejsca. Najpierw pójdziemy do centrum miasta, gdzieś w tamtym kierunku. Przy okazji poruszę jeden temat, który na dzisiaj przygotowałam. A następnie wrócimy tutaj do tego parku, ponieważ znajduje się tutaj jedno ważne miejsce związane właśnie ze sprawą Diany Kerr. Także ruszamy w drogę. Dobrze, już jesteśmy na miejscu. Tutaj jest plac główny, rynek główny. Nawet widać urząd miasta przed nami. Także przejdziemy się po okolicy. Ja przy okazji opowiem o jednym temacie. Nagrywaj, pokazuj, a ja będę opowiadać. Dobrze, więc pierwszy temat, jaki chcę poruszyć, no to to, co się dzieje z rodziną Kerr po tej tragedii, ponieważ zwykle zainteresowanie mediów daną sprawą kryminalną kończy się w momencie, w którym dochodzi do złapania sprawcy oraz ogłoszenia wyroku. W tym przypadku jest troszeczkę inaczej. Myślę, że dlatego, że sama rodzina Kerr chętnie udziela się w mediach. Dlatego też media dalej interesują się nimi, tym, co się z nimi dzieje. Jeżeli chodzi o mamę i tatę Diany i Walerii, no to już wspominałam podczas odcinka, że no cały czas są problemy między nimi. Matka oskarżyła ojca o to, że ją uderzył, że próbował przejechać ją samochodem, jednak to oskarżenie sama wycofała. W odpowiedzi ojciec zgłosił sprawę o zniesławienie. I tyle wiemy na ich temat, co się dzieje. Aczkolwiek dzisiaj bardziej chciałabym skupić się na tym, co dzieje się z Walerią Kerr, czyli z 2 lata młodszą siostrą Diany, ponieważ no, nie dzieje się ciekawie. No, zacznijmy może od tego, że 17 września 2019 roku, czyli rok i miesiąc po zaginięciu Diany, no, rodzinę spotkała kolejna tragedia. Waleria już w momencie, gdy jej siostra zaginęła, była pod opieką psychologiczną czy też psychiatryczną, nie wiem tego. Wiem, że mimo tak młodego wieku już brała silne leki antydepresyjne, psychotropowe. No i właśnie 17 września 2019 roku, chodź przejdźmy tam dalej, doszło do pewnego wydarzenia. Waleria, która miała wtedy 17 lat, pojechała na imprezę. Niestety piła alkohol, a myślę, że każdy wie, że tak silnych leków nie powinno się łączyć z alkoholem. No, gdy już impreza dobiegała końca, 35-letni znajomy zaproponował jej, że ją odwiezie do domu. Waleria się zgodziła. Po drodze ten mężczyzna dokupywał alkohol, również dawał, no jednak niepełnoletniej dziewczynie, prawda? Zdając sobie sprawę, że bierze te leki oraz zdając sobie sprawę, w jakiej sytuacji psychicznej się znajduje, nie zabrał jej do jej domu, aczkolwiek do swojego domu, który znajdował się 140 km dalej. Waleria no, przesadziła z alkoholem, straciła przytomność i obudziła się kolejnego dnia o godzinie 14. Była rozebrana, podejrzewała, że doszło do gwałtu, do jakiegoś wykorzystania seksualnego. Zgłosiła się na policję i ta sprawa toczyła się przez kolejne lata. W sumie zakończyła się niedawno, ponieważ wyrok został ogłoszony i tutaj muszę spojrzeć w notatki. Już jestem, mam notatki. Do ogłoszenia wyroku doszło 14 czerwca 2021 roku, czyli kilka miesięcy temu. I cóż, prokurator na początku wnosił o skazanie tego mężczyzny na 6 do 10 lat więzienia. Było również prywatne oskarżenie i prywatni obrońcy wnioskowali o karę 10 do 15 lat więzienia. Aczkolwiek problem polega na tym, że Waleria była całkowicie nieprzytomna, nie pamiętała kompletnie, co się stało. Nie dało się udowodnić, czy doszło do gwałtu. Aczkolwiek zgodnie z artykułem udało się udowodnić, że doszło do jakiegoś aktu seksualnego. No nie było napisane wprost, ale chyba wszyscy domyślamy się, o jakie dowody chodzi. Po prostu policja musiała odnaleźć ślady nasienia tego mężczyzny, no bo jak inaczej coś takiego udowodnić, prawda? Jednak no nie udało się udowodnić gwałtu, w związku z tym, że Waleria nic nie pamięta, nie można po prostu powiedzieć, co tak naprawdę się zdarzyło. Dwie rzeczy są pewne, właśnie te ślady nasienia oraz to, że Waleria była całkowicie nieprzytomna, także nie była w stanie powiedzieć nie, ale również nie była w stanie powiedzieć tak. Czyli mężczyzna po prostu wykorzystał tą sytuację ewidentnie.
i ostatecznie został skazany na 2 lata więzienia plus zakaz zbliżania się na odległość mniejszą niż 500 metrów przez 5 lat, a także kara odszkodowania w wysokości 3000 euro. No i do czego zmierzam? Waleria i tak już mocno zniszczona psychicznie zaginięciem jej siostry. Po tym zdarzeniu, mimo że nic nie pamiętała, spędziła 4 miesiące w szpitalu, ponieważ cierpiała na zespół pourazowy, jak to się nazywało? Pamiętasz może, jak się to mówi? Mam to zapisane, poczekaj. A, dobra. Musiałam zerknąć do notatek, ponieważ zapomniałam, jak nazywa się dokładnie. Także 4 miesiące po tym zdarzeniu Waleria spędziła w szpitalu, walcząc z zespołem stresu pourazowego. Także nagraj proszę okolice, Place Major, a ja będę gadać. Dobrze, przechodzimy teraz do kolejnego momentu ważnego dla życia Walerii, również nieprzyjemnego. Tak przypomnę, że do skazania Elcikle doszło 17 grudnia 2019 roku, a 2 dni później Waleria upubliczniła pewne zdjęcia na swoim Instagramie. Były to mianowicie 3 zdjęcia przedstawiające obrażenia na jej ciele. Było to takie głębokie zadrapanie gdzieś na prawej łopatce, oprócz tego rozerwanie skóry gdzieś tutaj między palcami i do tego było zasinienie na szyi, takie ślady siniaków. Nie wiem, czy to były ślady duszenia, czy jakiegoś... No nie wiem, nie znam się na tym. W każdym razie upubliczniła te zdjęcia i mam tutaj cytat, co napisała pod tymi zdjęciami. Dobrze, to zacytujmy. Zostawię Wam kilka zdjęć, żebyście nie byli tacy głupi z miłości i żeby miłość nie zaślepiała Waszych ran. Następnie w dalszej części relacji udostępniła kolejną wypowiedź. Jeśli masz partnera, który podnosi na Ciebie rękę, pluje na Ciebie i znęca się nad Tobą psychicznie i fizycznie, nie kontynuuj relacji z tą osobą, z osobą, która grozi, że popełni samobójstwo, jeżeli ją opuścisz. Pozdrawiam i mam nadzieję, że te słowa pomogą. No, czyli chodzi o to, że po prostu partner Walerii dopuścił się jakiegoś aktu przemocy na niej, aczkolwiek z jej dalszej wypowiedzi wynika, że nie wniesie ona oskarżenia, po prostu wspomniała o tym, że no nie ma na to siły, w sumie to jej się nie dziwię. I kolejna sprawa, to, o której chciałabym powiedzieć, to to, w jaki sposób matka reaguje na tą całą sytuację. Z jej wypowiedzi wynika, że nie ma w ogóle kontaktu ani z córką, ani z byłym mężem. Widać, że po prostu odcięli się od niej. Kobieta jest zaniepokojona tym, co się dzieje z jej dzieckiem. Ze względu na zdjęcia, jakie upubliczniła na mediach społecznościowych, chodzi o zdjęcia, w których Waleria pozuje z narkotykami, z haszyszem, z jakimiś pigułkami. Oprócz tego te zdjęcia były mocno seksualne, dlatego też mogły wzbudzić niepokój matki. I wydaje mi się, że właśnie w związku z tym, że nie ma kontaktu z córką oraz z mężem, no to może poprzez media próbuje w jakiś sposób do nich dotrzeć. Też mam kilka cytatów. Co prawda ja rozumiem jej zmartwienie, rozumiem to, że martwi się o córkę, jednak widzę, że też tą sytuację troszkę wykorzystuje, aby kontynuować swoją krucjatę przeciwko byłemu mężowi. Tutaj właśnie zacytuję Wam to zdanie, o które mi tutaj chodzi. Mój były mąż jest przykładem partnera, którego szuka moja córka. Waleria nie ma żadnej pomocy. Jest bardziej niż oczywiste, że dziewczyna nie robi nic, poza zwróceniem uwagi na sytuację, której doświadcza. Czyli wspomina tutaj o mężu, a przypominam, że skargę, którą wniosła, sama ostatecznie wycofała. Także nie wiadomo, czy doszło do jakiegoś aktu przemocy, czy nie. W każdym razie widać, że no cały czas ta wojna między byłymi małżonkami trwa. Kolejny cytat. Próbowałam 1000 razy pogodzić się z ojcem, ale nie chce się ze mną kontaktować. Jako odpowiedzialna matka muszę podjąć środki, które są w moim zasięgu. Doniosłam o tej sytuacji, bo dążę do tego, aby moja córka była bezpieczna. I tu kolejny cytat. Nie pozwalają mi się do niej zbliżyć. Sprawiają, że jest tak bardzo wyobcowana, że nie kontaktuje się ze mną i mówi do mnie tylko okropne rzeczy, które każą jej powiedzieć. Nie wiem, kogo tutaj ma na myśli. Oprócz tego... Matka Walerii mówi, że to jest wina ojca, ponieważ to wszystko dzieje się od momentu, w którym Waleria przestała z nią mieszkać, a przypominam, że po zaginięciu Diany, kilkanaście dni później, zostały jej odebrane prawa rodzicielskie, także to już minęło kilka lat.
Również ma pretensje do ojca o to, że płaci za mieszkanie Walerii, że daje jej pieniądze, wiedząc, że wydaje je na narkotyki. Co prawda ja widziałam te zdjęcia. No niektóre są niepokojące, widać, że dziewczyna wygląda no, bardzo niezdrowo. Jednak tak naprawdę nie ma żadnych dowodów na to, czy bierze te narkotyki, czy nie. Rozumiem zaniepokojenie matki. Aczkolwiek ja sama, gdy szukałam właśnie materiałów na temat tego, co dzieje się z Walerią, natrafiłam na coś, co wzbudziło mój niepokój. Mianowicie to jest teledysk, który wyszedł 4 lutego 2020 roku. Nazywa się utwór Mentalność Pantery. No i muszę powiedzieć, że oglądając ten teledysk, kilka razy musiałam odwrócić wzrok z zażenowania. No jest to utwór hip-hopowy, taki mocno uliczny, gangsterski. Ja sama może nie przypadam za tego typu utworami, jednak no rozumiem, że zwykle pojawiają się w takich teledyskach różne drogie gadżety, samochody, często właśnie narkotyki, broń. No i również dziewczyny, tancerki, które w mocno seksualny sposób eksponują swoje ciało. Jednak moim zdaniem, takim subiektywnym, to co jest na tym teledysku, to no to nie ma nic związanego z tańcem. Ja bym bardziej to nagrała pornografią. Zostawię Wam link do tego teledysku, możecie ocenić sami. To tak jak mówię, to jest moja subiektywna opinia. Jednak no, muszę przyznać, że zmartwiło mnie to bardzo. Wydaje mi się, że Waleria jest bardzo pogubiona, ale też nie wiem, czy ktokolwiek po takich przejściach mógłby żyć normalnie i spokojnie. Także jedyne, co mogę powiedzieć, no to, że mam nadzieję, że w końcu Waleria odnajdzie spokój i szczęście, ale chyba do tego potrzeba dużo lat i dużo pracy. Zarówno jej, jak i jakichś może specjalistów. No i to wszystko, co przygotowałam na temat Walerii, na temat tego, co dzieje się z jej rodziną. A teraz wrócimy do tego parku, którym byliśmy na początku i pokażę Wam jedno miejsce, które jest związane z tą sprawą. Już jesteśmy z powrotem w parku, od którego zaczęliśmy tą relację. Park nazywa się San Juan de la Cruz i jest tutaj pewne miejsce, do którego no chciałam to miejsce odwiedzić, odkąd zaczęłam czytać o tej sprawie. Mianowicie znajduje się tutaj plac Diany Kerr oraz pomnik. Już widać tutaj po lewej stronie, także możesz uchwycić kadr. Jest po piersie Diany. Jakaś pani jest. Zobaczmy, przyjrzyjmy się. No widziałam je często w telewizji, bardzo chciałam je zobaczyć osobiście. Jak wygląda. No przepiękny pomnik, naprawdę. Tak, do odsłonięcia pomnika doszło 28 listopada 2018 roku. Na ceremonię odsłonięcia zaproszeni byli wszyscy mieszkańcy tego miasta, jak i również takie osoby jak pani burmistrz, członkowie Rady Miasta, członkowie Gwardii Cywili i Policji, a także osoby, które na co dzień zajmują się pracą w różnych stowarzyszeniach, które właśnie walczą z przemocą wobec osób nieletnich, czy też osób zaginionych. I tutaj przygotowałam sobie przemowę ojca, ponieważ była bardzo piękna. Ojciec przemawiał właśnie podczas tej ceremonii odsłonięcia. No i oczywiście tutaj zacytuję. Dzisiaj jest bardzo emocjonujący dzień. Dzień pamięci i złożenia hołdu Dianie. Pamięci i hołdu, które chciałbym złożyć również wszystkim innym niewinnym ofiarom morderstw w naszym kraju. Utrata córki w wieku zaledwie 18 lat w tak tragiczny sposób jest już wiecznym wyrokiem smutku, który będzie towarzyszył naszej rodzinie przez resztę naszego życia. Ale nawet z tej strasznej tragedii można wyciągnąć coś pozytywnego i takie przesłanie nam przekazała Diana. Walczyć o sprawiedliwsze, bezpieczniejsze i bardziej opiekuńcze społeczeństwo dla naszych dzieci. To jest dziedzictwo Diany. To byłoby jej życzenie. Dziękuję Radzie Miasta za wrażliwość i szacunek okazywany naszej rodzinie od czasu zniknięcia Diany oraz za ich wkład i wsparcie w to, aby ta piękna gmina, w której Diana mieszkała w dzieciństwie i młodości, mogła mieć przestrzeń, która utrwala pamięć ofiar, pamięć Diany. I jeszcze o czym chciałam powiedzieć, mianowicie o tym, o co walczy w tym momencie ojciec Diany, ale również Waleria łączy się z nim w tej walce. Chodzi o to, że oni chcą,
i dążą do tego, aby najwyższa kara, która istnieje w tej chwili w Hiszpanii, czyli stałe więzienie z możliwością rewizji, żeby ta kara była również przewidziana dla gwałcicieli. I tak właśnie pomyślałam, że jest to też dobra okazja, żeby wspomnieć troszeczkę o tej karze, ponieważ no, istnieje ona od marca 2015 roku, czyli od dość niedawna. Do tej chwili zostało skazanych 27 osób na tą karę, w tym 3 kobiety. My omówiliśmy sprawę Gabriela Cruz, właśnie Ana Julia Quesada została skazana na tą karę jako jedna z 3 kobiet. I właśnie drugą osobą, o której do tej pory mówiłam, jest El Chicle. Także z 27 osób omówiliśmy dopiero 2 sprawy. Myślę, że powoli będę o nich mówić. A jeszcze chciałam powiedzieć, za jakie przewinienia, za jakie przestępstwa ta kara jest przewidziana. I tutaj muszę przeczytać, ponieważ nie zapamiętałam tego. Obecnie kara przewidziana jest za następujące przestępstwa. Zabójstwo osoby poniżej 16 roku życia lub osoby szczególnie narażonej ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność. Morderstwo popełnione po popełnieniu przestępstwa przeciwko wolności seksualnej. Morderstwo popełnione w ramach organizacji przestępczej lub terrorystycznej. Popełnienie więcej niż 2 morderstw przez tą samą osobę skazaną. Morderstwo króla Hiszpanii lub innej głowy państwa przebywającej na terenie Hiszpanii. Oraz zbrodnie przeciwko ludzkości. I minimalna kara, jaką trzeba odbyć, jeżeli jest się skazanym na tą karę, jest to 25 lat. Czyli dopiero po 25 latach minimum, ponieważ w zależności sąd może zasądzić jeszcze wyższą minimalną karę, którą należy spędzić w więzieniu, dopiero wtedy taka osoba może ubiegać się o ewentualne wcześniejsze zwolnienie. Jednak tak naprawdę ta kara może oznaczać dla przestępcy dożywocie, ponieważ wiadomo, że sąd nie musi się zgadzać na wcześniejsze wyjście. Teraz możecie zobaczyć pełną listę przestępstw, za które jest przewidziana kara stałego więzienia z możliwością rewizji. Waleria wraz z ojcem walczą o to, aby do tej listy również zostało dopisane przestępstwo gwałtu. To wszystko, co dla Was dziś przygotowałam. Myślę, że historia rodziny Kerr przypomina nam, że tragedie, o których słuchamy w podcastach True Crime, nie kończą się w momencie złapania i skazania sprawcy, a one trwają każdego dnia dla rodzin oraz bliskich ofiar. Bardzo dziękuję wszystkim za uwagę. Źródła, z których korzystałam, a także link do teledysku, o którym wspomniałam, umieszczam w opisie do tego odcinka. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.